Przechodzimy do kolejnej. Rezolucja w sprawie skierowania wniosku o ujęciu na rok 2015 przez Pocztę Polską emisji znaczków pocztowych okręty miasta, projekt grupy radnych 1368. Państwo znają doskonale treść. Jest prośba, aby uchwalić taką rezolucję. To jest właściwie wniosek. Problem polega na tym, że te miasta i te okręty jakby bardzo tego chcą. Natomiast tak się złożyło, że Departament Poczty przeszedł z Ministerstwa Infrastruktury teraz do Ministerstwa Cyfryzacji. W związku z tym musimy zaczynać od nowa i jest taka prośba, aby poszczególne miasta skierowały wniosek proceduralny do Ministra Cyfryzacji o to, aby w 2015 wydać taką serię 5 znaczków. Państwo doskonale wiedzą, że ten program Miasta Okręty, on funkcjonuje, właśnie będzie miał 20-lecie w 2015 roku, jak również wodowanie naszego okrętu RP Kraków będzie miał 25-lecie, więc jest taka prośba, aby wszyscy wystąpili, niestety, bo takie są procedury, z wnioskiem formalnym do Ministra Cyfryzacji i do Poczty Polskiej, aby przyjęła w planie emisyjnym 2015 projekt znaczków 5 okrętów z symbolami naszych miast, 5 miast, które są zaznaczone na tych okrętach. Dziękuję. Ja oczywiście przepraszam tutaj pana Andrzeja Hawranka. Po prostu w prędkości nie dałem do podpisania, bo wiem, że bardzo popiera ten projekt. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan Andrzej Hawranek, bardzo proszę. Otwieram dyskusję. Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo, uważam, że projekt faktycznie jest godzien najwyższego poparcia. Ba, uważam, że jest to projekt tak niekontrowersyjny i tak moim zdaniem oczywisty. Znaczy możemy w ten sposób propagować zarówno nasze miasto, jak i nasz okręt Kraków, że w zasadzie no, należałoby zaapelować do Rady Miasta, żeby ten projekt poparła jednogłośnie. No. Żałuję, że nie miałem możliwości się podpisać pod tym projektem, bo zrobiłbym to oboma rękami. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś, pani radna Jantos? Pani też to chce poprzeć, tak? Nie, bardzo proszę, bardzo proszę. Wszyscy. Panie przewodniczący, szanowni państwo, przy okazji, jak już rozmawiamy o takim pupilku miasta Krakowa, to dobrze byłoby, bo na którejś chyba z komisji czy na spotkaniach mówiliśmy, że sam okręt sam siebie bardzo mało promuje. W związku z tym przy tej okazji może byśmy zaapelowali do tego, żeby on gdzieś zaistniał w internecie, żeby był pokazany, żeby oni sami dbali o siebie, ponieważ chyba my dbamy o nich więcej niż oni sami. I w związku z tym przy okazji, gdyby można było taki apel też skierować. W temacie, rozumiemy, znaczków pocztowych. Będziemy teraz o promocji ORP Kraków. Bardzo proszę, mamy wszyscy mnóstwo czasu. Bardzo proszę. Nie, ja tylko chcę pani radnej Jantos odpowiedzieć, że no tak się składa, że nasz okręt ORP Kraków od 3 lat czeka na remont kapitalny i jest mi przykro. On po prostu czekając na ten remont nie może pokazać swojej świetności, ale na pewno będzie po remoncie znaczącym okrętem transportowo-minowym i funkcjonującym również w ramach NATO. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z państwa radnych chciałby na temat rezolucji w sprawie skierowania wniosku o ujęcie w roku 2015 przez Pocztę emisji znaczków pocztowych okręty miasta zabrać głos? Nie widzę. Stwierdzam odbycie czytania i zgodnie z paragrafem zamykam dyskusję, która oznacza zakończenie czytania projektu. Nie złożono żadnych poprawek ani autopoprawek.